Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy na kanale, a pierwszym odcinku z nowego Souls-like'a, jakim jest Mortal Shell. Niewiele o tej grze wiem, poza tym, że jest Souls-like'iem i też poza tym, że parowanie zdobywa się troszkę później niż bym chciał, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Rozpocznijmy grę w takim razie, na pierwszym. Tari przebłyski. Okej, przebłyski to rozumiem, to jest takie, to się nazywało chyba glimpses, widziałem gdzieś na poradniku, ale tar to raczej jest smoła, nie? Poza tym, co znajome, czeka granica, którą trzeba przekroczyć. Powłoki cielesne łakną uznania, oczekując objawienia i ich prawdziwego przeznaczenia. Okej. Bo to jest też właśnie, tutaj nie gramy, nie tworzymy sobie postaci, tylko gramy no takim czymś, nie? Co jest w stanie opętywać właśnie jakieś powłoki. Czyli jak właśnie Mortal Shell, czyli śmiertelne powłoki. I zwiększamy dzięki temu swoje zdrowie, tak jakby, nie? I albo coś tam. No ogólnie z te współczynniki, żeby już wychodzić, żeby to tam. Pewnie będzie tutorial, którego nie będzie dało się. Znaczy wróć, który można, a którego będzie ciężko ukończyć, ale pewnie będzie się dało, nie? Stwardnienie. Odziedziczyłeś zdolność do utwardzania swojego ciała. Stwardnienie chroni przed atakami, ale wyłącza się po otrzymaniu obrażeń fizycznych. Przytrzymaj trigger do stwardnienia, okej. Au! No to jest na razie jeszcze tego sam tutorial z tej Google nie dostaje do tego. Z takiego, dobra, zobaczmy. Jestem skamieniały. Jak puszczę, to się odkamieniam, albo jak dostanę damage i się tak wtedy odbudowuje. I okej, taki dźwięk znaczy, że jest. Już gotowe stwierdzenie ponownie do użycia. Zbadaj statuę. O, czyżby pierwsza broń? Mieczyk chyba. Chyba taki sam, jaki miał ten gościu przed chwilą. Uświęcony miecz. Ciężki miecz z wgłębieniem w środku. Okej, tutaj mam bo selectem mam to menu. Na razie nie mam przy sobie nic. Powłoki. Są cztery, nieodkryte żadne. Kompendium. Mieczyk. Ten nieporęczny miecz wygląda na złamany, a może niedokończony. Mechanizm przypomina tłok. Przypominający tłok jest zakopany głęboko w środku. Okej, broń wyposażenie. 2, 4, 6. Czyli albo będzie 6 broni, albo zakładam 4 broni dla każdej tej powłoki. Będzie jedna taka specjalna, powiedzmy, w sensie pewnie będzie można swipe'ować sobie te broni, jakby ci się chciało, ale zakładam, że każda z tych powłok będzie miała swój jakby konkretny rodzaj broni, których będzie się najlepiej przynajmniej używało, i jakieś dwa dodatkowe wyposażenia. Klucze, przedmioty, no tych jest trochę więcej. Waluta, doświadczenie. O, to są chyba właśnie te przebłyski, czy tam glimpsy, jak to jest nazywane. Nieograniczone użycie. Jakąś maskę widziałem przed chwilą. Tutaj albo gitara, albo lutnia. Co, może to jedno i może jedno zdobędzie. Nie był. Lutnia podchodzi pod instrument strunowy, ale to nie gitara, a lutnia są dwie różne rzeczy. Tutaj jakieś rzeczy do użycia. Tutaj to jest chyba ta bagietka, która się pojawiła na tym. Na loadingu. Historia. Inskrypcje. Cykle wirtuoza. Okej. Okay.
Okej, widzę, że w tej powłoce, po prostu w powłoce tej, powiedzmy w formie, nie ma chyba... No, stwardnienie podczas ataku. Możesz stwardnić w większości sytuacji, nawet podczas ataku. Bo eksperymenty ze stwardnieniem w różnych momentach, okej. Okay. Zobaczcie, widzę, że na razie nie ma rolek żadnych. Tak, 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 tak. Masz gości mnie walnie, że po prostu tak wiecie, że to tak, mnie walnie, że odbije, po prostu dostanie w mordę, no ale niestety no, gra mi tego nie pozwoliło zrobić. Śmiertelny żeton. Szybkie przedmioty w cyklu. Dłużej. Podbita znajomość. I ekwipunek. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy co to daje. Śmiertelny żeton. Następne obrażenia otrzymane podczas stwardnienia są zamieniane w zdrowie. Ej, to jest ciekawe. Użyj jeszcze 9 razy, aby ujawnić dalsze szczegóły tego przedmiotu. Okej. Okay. Żeton, który tworzy połączenie ze światem śmiertelników. Okej, okay, ciekawe. Ciężki atak, lekki. Okej, okay, dobra, mamy już nasze zdrowie, czyli teraz to nie jest... Tak, teraz jest walka. Okej, okay, miałem fuksę, że miał akurat tak odrzucił ten cios. Ej, no halo! To jest patrzenia przecież. Tak, o Boże, nie, nie użyłem, kurde. Widziałem, że jest trofeum, żeby gościa pokonać, nie? I szczerze chcę to zrobić. Ale właśnie pytanie, czy... Okej, ten wybór jest ciężkim atakiem, czyli bardziej inteligentny niż ja. Właśnie, ja... O! Ty, co to było? Intrygujące. Ja. Jak już, to będę taki... Będę taki iskar, jak będę... Nie, to nie zginę, ale to jest bardziej prawdopodobne. Kurde! Może, czemu ja sam się nie stwardziłem teraz? Fuck! No i nie żyję. Kurde, czyli się nie udało niestety. Ja to jest tutorial, więc pewnie i tak by się nie dało go... Gdybym go pokonał, to pewnie i tak by się to skończyło w taki sam sposób. Ryba? Coś takiego? Ja. O, przebłysk odwagi. Ten przebłysk odwagi wiruje z niejasną obietnicą. Ciekawe. Ale patrzcie to, bo mamy 10 użyć, żeby podbijać znajomość. Folgrim, wieża Szumi. Gdzie niemy mieszkaniec rozmyśla nad swoim losem. Ciekawe. Ale właśnie jak to jest zaraz. Mamy 10 jakby leveli znajomości przedmiotu, tylko raz musimy użyć, żeby cokolwiek z niego dostać, a po 10 użyciach mamy ten. Mamy jakby chyba ulepszenie w ogóle jeszcze używania tego. Okej, tutaj jakieś resztki, nawet nie wiem, czy tej ryby, czy czegoś inne. Nie, jakiegoś kokonu, dobra. Myślę, że to jest ta ryba tam w suficie, ale nie, to jakiś kokon. Czołgaj się, spoko. Kurde, na to wyglądam jakiś po prostu nawet jakiś duch tak naprawdę. Dobra, muszę to samemu tagować, to nie idzie sam. Jestem ciekaw, jakie jest wyjaśnienie tego, czym my jesteśmy tak naprawdę, nie? Bo jakby nie jesteśmy duszą, która opętuje kolejne powłoki.
Okej, okay, już mamy tytuł, widzę. Okej, okay, czyli... Elo, szybki trening, też prolog i YOLO, nie? Ja właśnie wracam do tego, co mówiłem. Co to w ogóle jest za istota, nie? Bo to nie jest żadna dusza, a nic takiego. To wiem, może... może w trakcie gry ktoś rzuci jakieś imię tej istoty. Imię, slash nazwę gatunku, czy cokolwiek właściwie. Wow, ej, co? Czemu mam tak... co? Czemu mam tak mało zdrowia? Przy na strzała chyba jestem. Okej, okay. Nie wiem, ognisko to nie jest, ale może jakiś checkpoint. Widziałem też gdzieś trofeum, żeby zabić typa pułapką na niedźwiedzie, ale... Oho, chyba pierwsza ta cała skorupa. No, czy tam powłoka. Zamieszkaj nieznaną powłokę, okej. Okay. Zamieszkaj... Słuchaj, właśnie, bo też my nie opę... bo jeśli mówimy o opętaniu, to bardziej o opętaniu żywego, a my będziemy zamieszkiwać chyba zwłoki. Jakiś rycerz chyba. Szkoda, że trafiła sam po angielsku. Człowiek to więcej niż jego ciało. No to prawda. Okej, okay, ten ma, widzę, więcej życia niż miałem jako ten duch, powiedzmy, ale o wiele mniej staminy. Ale chyba to jest takie zrównoważenie, powiedzmy. Nie, patrzcie to, nie? Wygląda, jakbyśmy tak się nie pytać, że tak lekko żebyśmy się utwardzali. Patrzcie, to jest taki całkiem skamieniały. Podczas niego też takie lekkie skamienienia jakby na siebie mamy. Próbujące. No i jesteśmy w Fulgrimie. Tutaj co? Obrzeżnik. Rozkwita tam, gdzie została rozlana krew. Okej. Okay. Tutaj jakiś trup. Przebłyski daremności. Okej. Okay. Dobra, wiesz, że te przebłyski, czy jak to jest po angielsku pisane, glimpsy, odpowiadają za upgrade'y danej powłok i chyba warto je sobie oszczędzać. No, chyba, że tak jak ja, będzie się chciało farmić po prostu ich dużo. Albo pomnożyć, bo to jest też opcja. Okej, okay, tutaj widzę timing do kolejnego zebrania takiego muchomorka, no grzybka po prostu, tego muchomora nie mogę nazwać. To jest po prostu grzyb. Chyba ta wieża, o której było przed chwilą coś wspomniane. Rozejrzyjmy się. Tu. Mamy typiarzy, którzy na pewno nie będą przyjemnymi typiarzami. Skrzynia jest zamknięta. To jest skrzynia? Poważnie. Okej, już widzę pułapkę na niedźwiedzie. Więcej niż jedną. Oho, jest chyba ta cała lutnia czy coś tam. Chodź, kolego, chodź. No, chodź. O, okej, dobra. Okej, regeneruje 30 HP w 30 sekund. Dobra, ja, prawda. Miłe jedzenie. O, i chyba ten przebłysk właśnie zgarnąłem teraz typa. Okej, co się stało? O, ją nie widzi! O kurde! Okej, dobra. Czyli to jest trochę jak w Sekiro, w sensie mamy dwa podejścia do walki, tylko... Gacia. Dobra, ale też news, na przyszłość informacja, te pułapki się nie zużywają po jednej strzale. Okej, okay, powłoka odzyskana, czyli mogę wrócić do powłoki, żeby pewnie zostawić sobie wszystko, co tam miałem. Więc jak zwykła lutnia. Okej, okay, tutaj.
Wygląda jakby się to zjeść, ale ewidentnie mogę tego podnieść. Orzeź ty gnoju, a ty skotyś ty. Fuh. Skąd to wziąłeś? Okej, ciężkie ataki, leki, widzę gościa one-shotują. Z minus. Bimber gorszej jakości. Alkohol destylowany w najgorszych możliwych warunkach. Okej. Dobra, zginę, zakładam, że będzie zatruwało. Lutnia do grania. Bimber, co mi daje? Okej, widzę. Razy dwa mi podbył to znajomość tego przedmiotu. Nie tam wyczytam, bo będę miał tego po prostu. Zobaczmy. Bimber gorszej jakości. Przyznaję tym, którzy go piją, niewielką ilość zdecydowania, ale kosztem ich zdrowia. Użyj trzy razy więcej. Jeszcze trzy razy, bo ja się da się czego tego przedmiotu. Okej. Okay. Czyli rozum. A, tu mi się jakiś pasek na nad zdrowiem widzę. To jest chyba to całe zdecydowanie, czyli za tyczkę życia dało mi jeden taki pasek. Okej. Okay. Ko. Myślałem, że to coś z góry, ale nie, to już nie. Nie, no ludzie. Jeszcze. Dobra, szybkie odnowianko. Padł. Ten. Ja już też. Gotowana żaba, okej. Okay. Ciekawe. Wiecie, co jest najgorsze? Jeśli ja mam tak mało zdrowia, że dopóki ja nie znajdę jakiegoś ogniska, bo jego odpowiednika, to wolę tych niektórych przedmiotów chyba nie testować. Bo wiecie, na przykład żabka może mi przywrócić zdrowie, bo jest gotowana, ale może też być to zatruta żabka i może właśnie mnie zabić, a tego wolałbym akurat uniknąć. Pozostałość taru. Niewiele więcej niż pozostałość po nektarze. Okej. Okay. Jego mogę szybko przebić, tylko muszę uderzyć pierwszy. Teraz zapomniałem oczywiście o tym, żeby się utwardzić, bo w ogóle nie został obrażony. Czuję, mi na plecy ktoś idzie, ale na szczęście nie. Okay, na szczęście udało mi się zgładzić jednym kombosem, to akurat dobrze. Także tutaj ktoś jest. No, kogoś mamy. Czy to bym musiał zrobić viscerala? Tutaj backstaba w tym przypadku. Uff, szczęście. Nie mam tego, nie mam staminy. Jest, dobra, to już pierwsza strzała. Co tu macie? Kolejna gotowana żabka. Ty? Kolejny bimber mi wypuściłeś. Dobra, widzę, że ten pasek też się ładuje podczas walki. A, okej, okay, dobra, ale on się ładuje do pełnych tych. Do pełnych tych. Do pełnego paska po prostu całego, takiego jednego segmentu, tego słowa szukałem. Do pełnego segmentu nie zostaje, a jeśli jest mniej, no to wtedy spada do tego jednego pełnego segmentu, tak można powiedzieć. Uś! O, dobra, nie zginąłem. Na szczęście. Dobra, tu dobra, nie, tu mnie nie było, bo tu jest gorszy. Więcej niż jeden. O, patrzcie skubańca. Żebym tego w pułapkę zaraz się nie wyjebał, nie? Bo to będzie... ...pokrywne. Stwardnienie wykorzystane przeciwko niemu. Jakieś pułapki na ziemi. Widzę. Dobra. Okej, gościa przestraszył zabicie typa. To akurat dobrze. Aha, fajnie. Ja cisnąłem unika, ale oczywiście. Ma wyjebane. Mors inis non set. Bo non est. Nie wiem. Jakoś tak. No i dobra, zobaczmy, gdzie się odrodzę. Przed wejściem do tej dziury, czy... Tutaj. Okej, okay, dobra, czyli tak. Czyli to jest taki swego rodzaju checkpointik.
No i trochę już znamy, może nie, całą, może nie topografię, ale wiem, że nam już miejsce gdzie iść. Dobra, tam była ta powłoka, czyli idziemy tędy. Uważamy oczywiście na pułapki. O, może się grzybek już odnowił. Nice. Zmysł instynkt. Aha, okej, czyli chyba ktoś się nie potrafił zdecydować, jak nazwać spoglądanie w to. Chyba, że to miał być zmysł instynktu, ale ktoś chyba trochę nie ogarnął wpisywanie ten. Okej, czyli. Dobra, zakładam, że to była ta sama powłoka, którą my teraz jesteśmy. I on wszedł sobie właśnie tam. To za chwilę ogarniamy. Chciałem tylko odzyskać to, co miałem przy sobie. Tam, tego i tam. Tych tam mogę olać, bo moja powłoka jest właśnie w tym górze. Dobra, za to kompo zżera mi pół paska staminy, więc to jest akurat do wyczucia. Okej, to było ładne. Oj! Nie ma staminy, nie ma staminy. No fuck me, musiałem wejść tą stronę, tą płatkę na ryzie! Tutaj co mamy? A, kolejna skrzynia. Ale dobra, mamy teraz trochę mniej życia. To zanim pójdę tam, spróbujmy wykorzystać. Dobra, spróbujmy wykorzystać właśnie tak. Dobra. Przydziel usług jest tego przypisanego. Tego na razie też nie. Dobra. Wykorzystajmy jedno te zgniłe jedzenie i jedną żabkę. Zobaczymy. Czy to leczy? Zwiększa szybkość regeneracji i wytrzymałość w 3 minuty! O, dobra, to... To spoko... Nie! A, fuck! Nie chciałem tego dwa razy zużywać. No ale dobra, przynajmniej już wiem, co to robi. Wiem, że nie jest to dla mnie niebezpieczne. I zobaczmy, co robi kanapeczka. Przywraca niewielką ilość zdrowia przy dużym koszcie. Zdecydowanie. Zyskałem tym dobrego. Fuck! Zajmijcie spadnie. Leczą mi unik na szczęście. Tutaj pusto. Czego żeście pilnowali? Przebłysku mądrości. Okej. Zakładam, że te przybłyski właśnie działają jak... no już wiem, że działają tak jak dusze w Dark Souls. Bo skoro zginąłem i nie straciłem tego, co miałem przy sobie, tylko ten jeden, który zgarnąłem za typa, to logika właśnie, że to właśnie działa tak samo jak te... jak dusze w Soulsach, jak wiecie, te przedmioty do użycia. Obrzeżnik. Spoko. Czy ja chcę użyć tego bimbru? Okej, tyle życie mi to zżera i cały jeden pasek mi to ładuje. Dobra. Zrobimy sobie brzeżnika. Się regeneruje. Zostawiam, jak to będzie na full, to będę miał... zero paru, ciekawe. A szkodliwy grzyb często mylony z osadami taru. A, okej, dobra. Czyli skoro szkodliwy, to pewnie mnie zatruwa, czyli tego... tak warczy. Tego grzybka nie chcę. Coś tutaj. Wizuję tych pułapek. Przebłysk daremności. Okej, to ja może pójdę w drugą stronę. Chyba coś mi się wydaje, że na takiego przeciwnika jeszcze nie jestem gotowy. Zajebiście. Żabcie, które wybuchają i jeszcze zatruwają. No, błędno. Stary więzień siedzi zadowolony. Czeka na nowe wieści. Nienarodzonych trzeba powitać darami, ale to oni je wręczą. W zamian za niezłomną lojalność.
ciekawe. Dobra, czekajcie, zdążę mnie zabić, kurde, ta trucizna. Walić z tej powłoki, zanim coś tutaj ogarnę. Wieża Fulgrim. Tutaj. Pozostałość daru. Okej, tym razem jest to faktycznie ta pozostałość. Dobra, waliło mnie. Okej, dobra, ale to zatrucie działa na tą powłokę. Czyli dopóki mogę poczekać, aż to zejdzie i wtedy znowu w nią wejść. Dobra. Tutaj ustawo. Wejście i tak dalej. Weszło? Chyba zeszło. Mogę odzyskane, dziękować. Ja, co to za włócznia? O, bo nie włócznia, bo to jest maczuga taka. Nie? Okej, tu nie ma, czyli tutaj zakładam byłby ten mój mieczyk. Tak. O! Hej. Miło poznać. Co jest tutaj? Długi miecz bym powiedział, a tutaj młotek i sztylet. Trochę, mam teraz vibe, kurde, Celebrimbora Italiona na skradajce, tak trochę, nie? Zobaczmy, gdzie to jest. Zgadzam, że to mi pokaże teraz właśnie, gdzie są te bronie. Okej, tutaj powłoka, rozumiem, która ich używała, gdzieś szła. Okej, gdzieś tam. No niestety niewiele mi to mówi, bo jeszcze nie wiem, gdzie to konkretnie się znajduje, ale... musimy sprawdzić, zobaczymy. Jakiś taki obóz. Tutaj jakieś ruiny. Dobra. Wow! Ej, spokojnie, zaraz pogadamy. A ta maczuga? Ognista maczuga chyba jeszcze. Pierwszy dół. Miał płonącą bestię. Coś tam. Takie bramy i szedł do wieży. Okej, okay. Dobra. To już mamy wskazówki, gdzie możemy... Dobra, bo nam kolega nie da chyba spokoju. Moment. Postrzępiona szata. Świetny materiał związany z zapomnianym mieczem. Proszę. Czyli z tym mieczem? Usuń pieczęć. Chcę pogadać, to chyba muszę to zrobić. No już minęło pół godziny. Zniszczona pieczęć to symbol i broń. Since anyone raised a hand toward me in kindness, you seem different, untouched by false truths. Unfortunately, I have little to offer you, save for that tarnished seal in your hands. A small gift, but I expect you will find it useful. Would you grant me another favor? Deep within the temples of the devout, you'll find the sacred glands of the revered. Bring the glands back to me, so I can extract the true nectar. Just enough to heal me. Perhaps you too can use it to free yourself from this wretched land, before you end up like me. Okej, tu mamy już nasz target bynajmniej. Okej, okay. Zniszczona pieczęć. Stary więźni podarował ci zniszczoną pieczęć. Pozwala ona parować uderzenia wrogów, przerywając ich ataki. Proszę, dość szybko to zdobyłem. Pieczęć ostrzeże cię również, jeśli nadchodzącego ataku nie można odparować. Okej. Okay. Ciekawe. Zaklęcie pieczęci. A, czyli to jest zaklęcie. Leczenie. Stary więzień napełnił pieczęć mocą, dzięki czemu twoje parowanie ataków może sprawić, że wróg stanie się podatny na wzmocnioną ripostę. Pieczęć wymaga dużo zdecydowania, by ujarzmić taką moc. Użycie wzmocnionej riposty uleczy cię. Ej, dobre.
Okej, okay, czyli parować mogę kiedy chcę, ale riposty mogę użyć tylko kiedy mam chociaż jeden pasek zdecydowania. Czyli teraz mógłbym użyć tego dwa razy. Dobra, pogadamy jeszcze. Dobra. You're back, empty-handed. I'm afraid I have little to offer you without a gland to prepare. Stary, jakie wróciłem, znaczy, że nie poszedłem nawet. Ale dobra, czyli musimy jakieś cztery gruczoły mu przynieść, z tego co zrozumiałem. Ej, ale patrzcie, cztery bronie, cztery gruczoły. Ciekawe, czy w każdej lokacji, gdzie są te gruczoły, będzie jedna broń do zdobycia, nie? Ciekawe. Czyli warsztat, co my tu mamy? Uświęcony miecz. Mechaniczny kolec. Okej, okay, nie mam tego, nie mogę tego tutaj dać. Stopiony kolec. Jeszcze. Okej, okay, ciekawe, czy mechaniczny i stopiony to jest coś, co mogę dać zamiast siebie, czy mogę dać to jednocześnie? Kwas hartujący. Kąpiel w broni w kwasie zwiększa jej siłę. Okej, okay, czyli tutaj po prostu widzę, nie na 5 leveli możemy podnieść tego. Podnieść obrażenia. Napraw. Balistazukę? Odpowiednie narzędzia pomogą ci to naprawić. Ciekawe. Trzeba jakichś narzędzi. Spoko. Runy zniszczonej pieczęci. Wymaga uroczystej ofiary. Efekt uzdrowienia wzmocnionych ripost jest wzmocniony. Okej. I ofiara zaklętej pieczęci zwiększa pozyskiwanie zdecydowania i to wymaga zakazanej ofiary. Okej, okay, teraz pytanie. Czy to wszystko... Dobra, zakładam, że te trzy są osobno dla każdej broni. Te trzy pierwsze, być wiadomo, bo... Wątpię, że jest tylko 5 takich przedmiotów, które zwiększają siłę broni i to by się miało dzielić ze wszystkimi, więc to jest na pewno to i być może to są pewnie dla każdej broni jest osobno, ale czy te trzy tutaj to jest też dla każdej broni osobno, czy to jest już jako takie, wiecie, pasywne perki, które po prostu mogę aktywować po użyciu tego. To jest do przetestowania. Tylko niestety, wolałbym to przetestować na broni, którą już będzie mi się fajnie walczyło, nie? No dobra. Już na górze zrobiłem... O, chociaż czekaj tutaj chyba. Jeszcze nie szedłem. Chyba? A nie, to jest w tym miejscu. Dobra. W punkcie wyjścia tak naprawdę. Ale dobra, zobaczmy, czy coś się tutaj jeszcze znajduje. W tym miejscu, no tutaj w sumie, tędy tutaj w sumie wszedłem. Stamtąd przyszedłem. No i na razie tutaj nie widzę. Zejdźmy sobie niżej. Zobaczmy, co jest. Tutaj. Przebudzona siostra Genessa. Dobry. Pray, what wayward spirit beckons? I shall name you Foundling, and you may call me Sester Genessa. You're uninitiated in the Raphaid's mysteries, I see. What a curiosity you are, wearing a man like a shell. You've awakened him, but you know nothing of him yet. Fetch me one of his mementos, and some tar too, and I'm sure we can stir up some recollections. Of course, first you must find his name. Mima, Manretea, Mati, Tolter, Zulfrak. Okej, to było głupie teraz na końcu. W sensie, kto dał tutaj bezsensowne mamrotanie? Bo to po pierwsze nie było ani mamrotani, ani nie było bezsensowne. Znaczy, dobra, ujmę to inaczej. Dla naszego bohatera to było bezsensowne, bo po prostu nie znamy języka, którym ona to powiedziała, ale w sumie to mogło być też albo A, jakiś chant, albo P, po prostu jakieś zaklęcie, dlatego my tego nie rozumiemy. Więc ja bym po prostu tego nawiasu tam, ja bym tego w ogóle tam nie wstawiał, nie, te napisy. Napić się boskiego taru. Napijmy. Okej, jesteśmy tutaj. Umiejętności. Dobra, najpierw musimy zacząć od imienia naszej powłoki. Kosztuje to 250 taru. Dobra, jak gra tego nie tłumaczy na smołę, ja też tego nie będę robił. Więc zobaczmy.
Szukaj imienia. Musisz poznać imię tej powłoki, aby obudzić jej moc. Okej, to wymaga na razie 0 przebłysków i tylko 250 taru, więc zróbmy to. The brigands pointed us toward the temple. Shunned by the devout, their allegiances lie to those who are fatah, or spirits. They entertain themselves with drunken antics or violent cruelties. They know better than to attack us. But they followed us at a distance, hoping for scraps. Okej, on się nazywa Haros Vassal. Okej. Zobaczmy, jakie są zdolności. Najpierw te na dole. Przypomnienie siły. Wytrące przeciwniku z równowagi potężnym kopnięciem. O, to może być dobre. 1000 taru i 6 przebłysków. Przypomnienie wiedzy. Użyj stwardnienia w powietrzu, aby stworzyć obszar dewastacji aktywowany po wylądowaniu. Wrogowie zabici przez wybuch mogą upuścić dodatkowy przebłysk. Ciekawe. 2500 taru i 15 przebłysków. No to jest trochę drogie. No ale nie aż to. 4025. Przypomnienie śmierci. Odzyskaj szansę po pokonaniu wystarczającej liczby przeciwników. Ostatnią szansę. Ej, to jest zajebiste. Dobra, czy ostatnia szansa, to rozumiem, to jest to wywalenie mnie z tego ciała, z tej powłoki i powrót do niego, bo jeszcze tego nie mam. Czyli to jest trochę jak w Sekiro. W sensie, zabiją mnie, mogę się wskrzesić, a jeśli zabiję wystarczającą liczbę wrogów, no to mogę się wskrzesić jeszcze raz. A to jest Sekiro. Tutaj po prostu, jeśli zabiję wystarczająco, to mogę jeszcze raz zostać wywalony z ciała i nie zginąć od razu przy tym. Co jest dalej? Nagromadzenie tęsknoty zwiększa szansę na upuszczenie po śmierci dodatkowego przebłysku przez wrogów. Okej, też dobre. Nagromadzenie przezorności. Uzyskiwanie przebłysku daje szansę na przywrócenie zdrowia. Też spoko. Nagromadzenie dominacji. Przez krótki czas po stwardnieniu zabici wrogowie mogą upuszczać dodatkowy przebłysk. Regeneracja stwardnienia jest obniżona o 25%. Stwardnienie powoduje szybkie uzupełnienie wytrzymałości Harosa. Też spoko, ale Jezu, ile to kosztuje? Tych przebłysków. Zabicie dwóch wrogów w krótkim czasie resetuje regenerację stwardnienia. Ej, to jest zajebiste. I stwardnienie działa dwa razy dłużej po zniszczeniu. W jakim sensie po zniszczeniu? W sensie, że jeśli mój wróg się stwardni i ja go uderzę, to jego się to dwa razy dłużej regeneruje, czy jeśli moje zostanie zniszczone i użyję tego znowu, to na przykład wytrzyma po prostu więcej ciosów. Nie wiem, jak to rozumieć, ale... Kurde, gdzie było to za dwa? Tutaj. Za 500 i za dwa. Szczerze? Chciałbym to wziąć nawet. Albo nawet nie, to bym wziął najpierw, bo to jest lepsze, ta regeneracja stwardnienia. 502. Figurka Harosa. Okej, co mamy tutaj? Nieograniczone użycie. Użyj tego przedmiotu, aby ujawnić jego działanie. Użyj jeden więcej... Kurwa, kto to tłumaczy? Jeden więcej czasu. Użyj raz, jeszcze raz, aby ujawnić dalsze szczegóły tego przedmiotu. Nie można użyć, gdyż ta broń nie jest już na wyposażeniu. Aha, dobra. Czyli... Czekajcie, jeszcze raz. Nie. Użyj przydziel... Aha, bo ja tutaj nie mam takiego rozpisu. Okej, czyli... To jest to z zapomnianym mieczem. Dobra, czyli zakładam, że to się będzie liczyło z tym właśnie długim mieczem, bo to jedyna opcja, jaka tutaj jest tak naprawdę, jeśli chodzi o... miecz, bo wiadomo, mieliśmy taki... młotek ze sztyletem, mieliśmy... wielką macę, mamy ten miecz teraz i to jest trzecia opcja, czyli miecz zapomniany. I figurka Harosa. Użyj tego przedmiotu, aby ujawnić jego działanie. Użyj cztery razy więcej, aby ujawnić dalsze szczegóły tego przedmiotu. Nie można, a ta włoka jest już zamieszkana. Postać wasala wydaje się szlacheta w swoich dążeniach. Aha, ouu, czyli ja będę mógł tak sobie swipe'ować w trakcie, nie wiem, pojedynków?
czy może będę mógł na przykład w trakcie eksploracji po prostu zmienić sobie powłokę? A nie tyle walki, po prostu będę mógł sobie zmieniać powłokę. Może z tego wyrażenia usunąć z tych przepisów. Okej, przebłysk daremności. Albo przebłysk mądrości. Dobra, tego mu muszę. Czy nie, no też jest 10. Praktycznie nieprzejrzysty, a tutaj z zaciekawieniem zwija się do środka. Dobra, to użyjmy tego. Zobacz, jak to wygląda w ogóle. No, użycie wygląda spoko. Dobra, mamy ten jeden przebłysk dodatkowy, który potrzebowałem. Teraz zobaczmy, ile ta pozostałość taru mi odbija. Da właśnie tego daru. Plus 80. Okej. Przeprowadzę. Kurde, ale efekt użycia? Zajebisty. Ale dobra. Ale patrzcie, to też się nabijało podwójnie. Bo użyłem raz i dostałem opcję, a potem użyłem drugi raz i dostałem dwa te do znajomości. Także spoko. Dobra, tego na razie wolę nie wykorzystywać, nie? Jeszcze, bo kto wie, może w końcu to zrobię, po prostu będę gdzieś bliżej jakieś ognisko albo coś. Bo na razie wolę akurat sobie to odpuścić. Dobra, tych przebłysków już nie będę więcej zużywał, bo nie ma to znaczenia. Nie ma to sensu, bo nie ma to znaczenia. Ale zobaczmy, co będzie, jak będę używał lutni. Praktyka czyni mistrza. No wiadomo, tak rzępolimy trochę. Po jednym strzale. Zobaczmy. Okej, coś tam lepiej gra. Dobra, tak poza nagraniem może poużywam i wam po prostu pokażę te ostatnie użycie lutni, bo też jestem ciekaw, co to da, o ile da cokolwiek. Zresztą się tutaj odejrzymy. Zobaczmy tutaj. Kolejne te powłoki widzę. O kurde, ej. Chociaż, a nie, czekaj. Ile? 2, 4, 5 takich miejsc. Okej, czy mam jeszcze. Dobra, nie, bo mam 5 miejsc, ale 3 powłoki tylko. Czyli w jednym z tych, z rozumiem doświadczenia, będzie ta powłoka, w której my teraz jesteśmy, kiedy będziemy używali którejś z tych 3 innych. Dobra, zobaczymy w kolejnym odcinku, gdzie będzie najbliższa powłoka. To jeszcze zobaczę, czy mogę tutaj gdzieś wyjść w taki sposób normalny. Okej, mogę się wyczołgać. Dobra, wiecie co, mimo iż nie jestem chyba gotowy na walkę z tym wielkim klocem tam obok, to chyba jednak bym to zrobił. No bo kto wie, może by się to przydało wykonać. Tak więc... YOLO, jak to się mówi? Mówię, najwyżej po prostu pofarmię sobie z mnożnikiem glimpsów i tego taru, tych kolejnych ziomków, tylko po to, żeby sobie podnieść zdolności tej mojej postaci. No bo myślę, że to akurat będzie w miarę na plus. A jakoś pewnie zejdzie mi na tym co najmniej z godzinę. Biorąc pod uwagę, jak szybko oni tutaj zdychają, no to najwyżej po prostu wam pokażę już tego kolejne te, bo zauważcie, jeśli każde kolejne zbieranie używanie glimpsu, nie? Tylko u tej babki Genesy, chyba tak się nazywała, będzie się wiązało z jakimś lore, które będzie wypowiadane przez jakby tę powłokę, no to szkoda aż tego nie pokazać i tego po prostu nie posłuchać. Mówię, można to potem po prostu poczytać, nie? Ale lepiej jest chyba posłuchać, bo to jakiś większy klimat tam buduje. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mortal Shell. Właśnie, są też jakieś gesta albo coś? Łoki. Wasal, trzy nieznane. Dobra, no. A dobra, to jest napis. Dobra, nie. Gestów niestety nie ma, czyli nie będę mógł ani się ukłonić na początek, ani pomachać, no ale dobra. Trudno się mówi. Okay. To ode mnie w takim razie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Mortal Shell. Cześć!